Ktoś to zwierz zdrów, niech ktoś ryczy, żeby spać nie mógł. Film zaczyna się od piosenki Kleksa, a ten najwyraźniej jest już starym dziadem, który ze względu na swój wiek wszedł w popularną narrację w stylu kiedyś to było. Dobra wróżka przynosiła ukojenie dla kopciuszka i dziewczynki z zapałkami. Przepraszam bardzo, panie Ambroży, ale bredzisz pan. No przecież doskonale wiemy, że tym, kto przyniósł ukojenie dziewczynce z zapałkami, była śmierć. Było to zresztą dobitnie wytłumaczone przez Andersena w pierwszej części trylogii, co tam. Ta dziewczynka jest biedna i zziębnięta, ale na niby. Przecież to bajka. Chyba, że dobra wróżka jest tutaj alegorią śmierci. A Kleks uważa, że śmierć jest po prostu czymś, co przynosi ukojenie? Dobra wróżka przynosiła ukojenie dla kopciuszka i dziewczynki z zapałkami. No ale nie to jest problemem piosenki otwierającej. Ważne, że pan Kleks nie lubi technologii i tyle. No strasznie mu ona przeszkadza. Po prostu wolał świat, w którym mógł spokojnie usypiać dzieci pigułkami i zamieniać ich sny w formę proszku, bo te nie miały nic lepszego do roboty. Nie ma już króla, nie ma szpaka Mateusza. Jest tylko ekran z błyszczącymi cyferkami. Tylko czy to nie jest tak, że on w poprzedniej części pokonał swojego wielkiego wroga, wielkiego elektronika, używając statku kosmicznego, który strzelał tymi, arcymakaronem. To mi nie wygląda na brak pogodzenia się z nową technologią. Tradycyjnie, jak to już przy panu Kleksie bywa, film jest podzielony na dwie części. Pierwsza nosi tytuł Uprowadzenie Agaty, znaczy się Porwanie Agnieszki, i na wstępie poznajemy duet Emilian Kamiński i Bohdan Smoleń. Ten pierwszy jest dyrektorem domu dziecka bodajże, drugi z kolei ma na nazwisko Jarząbek. I to jest w sumie jedyna rzecz, którą o nim wiem. No jadą oni sobie na lotnisko, aby odebrać z niego typa, który kiedyś w tym domu dziecka, którego dyrektorem jest Emilian Kamiński, mieszkał. A teraz najwyraźniej wychodzi na to, że ten sam typ jest jedną z najbardziej wpływowych osób w Stanach Zjednoczonych. I wcale tu nie przesadzam, tak wynika ze słów pani dziennikarki z niezależnej telewizji Piraci. Jest pan nie tylko prezesem, ale i współwłaścicielem największego elektronicznego koncernu amerykańskiego MBM. Sami słyszeliście, nie tylko prezes, ale i współwłaściciel największego koncernu elektronicznego w Stanach Zjednoczonych. Na początku byłem trochę zdziwiony, że jakiegoś typa, po którego przyjeżdża Bohdan Smoleń, wita telewizja, tylko dlatego właściwie, że przyleciał ze Stanów. No ale teraz okazuje się, że jednak on jest jakąś ogromną szychą, a to oznacza jedno. Ludzie będą coś od niego chcieli na pewno. To oczywiście wychodzi na jaw już w drugim pytaniu pani dziennikarki. Nie tylko prezesem, ale i współwłaścicielem największego elektronicznego koncernu amerykańskiego MBM. Czy w planach wizyty są również rozmowy z waszymi firmami na temat ewentualnej współpracy? Chłopcy pewnie myśli, kurwa babo, daj mi spokój, no na święta wyjechałem, a to już chcesz, żebym ci gospodarkę w kraju ratował. Ale to jeszcze nic, dziennikarka dziennikarką, najlepszy jest chłop z ambasady, który se uznał, że jak gość, którego no, dyplomatycznie wita, jest bogaczem z Ameryki, to on se może wrócić na chatę na jego koszt. Ja sam osobiście będę pilotował naszego gościa. To bardzo miło, jeszcze przy okazji weźmiemy pana, który był tak miły i przywitał mnie w imieniu ambasady. Proszę bardzo. W sumie też bym tak zrobił, jakbym chlał od rana. W każdym razie, jeśli zdążyliście polubić pana z ambasady, to muszę was rozczarować. On naprawdę chce tylko podwózki, już ani razu go nie zobaczymy. Jarząbek z kolei dostaje za zadanie przetransportować do domu dziecka tajemniczy bagaż pana Jacka, który jest jakimś dziwnym metalowym pudłem, z którego w trakcie transportu wysuwa się świecący peryskop, powodując awarię świateł drogowych. I może w tym momencie to jeszcze nie jest takie dziwne, ale jak powrócimy do tej sceny, wiedząc już, co jest w tym metalowym pudle, to w sumie pytania powrócą. Wracając do mojej teorii, że każdy będzie chciał na obecności pana Jacka, bo się Jacek nazywa tak w ogóle, że każdy będzie chciał coś ugrać, to jeśli ktoś będzie mi chciał zarzucić, że oskarżam ludzi o chciwość, to odpowiadam. Okej, jeśli tak, to czy to oznacza, że ten dom dziecka już tak po prostu ma, że gdy postanowi go odwiedzić jego były podopieczny, to się urządza tego typu ceremonie? Jakoś no, nie chce mi się wierzyć. Jeśli tak by było, to pewnie każdy podopieczny by od czasu do czasu wpadał, no. Ja bym wpadał. To wygląda super, lepiej niż u rodziny. Jesteśmy świeżo po remoncie. Nie no, panie dyrektorze, tak się tego nie robi. Jak przyjeżdża do pana potencjalna Katarzyna Dowbor, to się jej nie mówi na wstępie. Jesteśmy świeżo po remoncie. Jacek jednak jest swój chłop i nawet go nie trzeba o nic prosić, bo on od razu oznajmia, że wbił z prezentem. Dlatego proszę was, żebyście przyjęli ode mnie
ten prezent. Obecnie na całym świecie nie ma nowszego modelu. To jest najnowszy prototypowy komputer firmy MBM. No nie wiem, czy to rodzaj wsparcia, na jaki liczyli pani opiekunka i dyrektor, ale z perspektywy dziecka, no z pewnością znakomita sprawa. Przypominam, to jest rok 88. Taki komputer to był pewnie wtedy mniej więcej gest takiego kosztu, jakby dziś chcieć przeznaczyć na dom dziecka, nie wiem, czołg. Znaczy to jest konkretnie głupi przykład akurat, bo chyba nikt na to nie wpadnie, ale wiecie, o co mi chodzi. Czołgi są drogie, tak jak wtedy komputery. Znaczy, czołgi są chyba trochę droższe. Nieważne, dzieci są w każdym razie podjarane bardzo, tym bardziej, że to nie jest zwykły komputer. To jest komputer, który w środku nocy budzi dzieci i woła je do siebie na nocną opowieść, samemu przedstawiając się jako gadające, mrugające oko. To ja, komputer Lukas. Siadajcie szybciej. Historia, którą chcę wam opowiedzieć, wydarzyć się może dopiero za 25 lat. Będzie więc ona wspomnieniem z przyszłości. Za 25 lat, w 88, czyli mowa o roku, który miał miejsce 7 lat temu, z naszej perspektywy. Czyli w kwestii galaktycznej ekspansji jesteśmy jeszcze trochę w plecy. Ale no w sumie nie ma co się czepiać. Powstawały bardziej poważne firmy, które trochę przestrzeliły ze swoimi przewidywaniami. No w sumie kto by się spodziewał, że w 2020 roku dużym skokiem technologicznym nazwiemy to, że udało się w telefonie zmniejszyć tą ramkę, taką jest dookoła. W każdym razie oko rozpoczyna swoją historię i dzięki temu przenosimy się na jakiś statek kosmiczny. Wiecie co? To jest moim zdaniem bardzo spoko, bo przynajmniej w przeciwieństwie do poprzednich części, tutaj mamy jasność, że to, co będziemy oglądać, to jest historia opowiadana przez komputer. W poprzednich częściach to nie było aż takie jasne. W pierwszej Adaś Niezgódka nie wiadomo, czy zabłądził, czy został porwany, czy po prostu ma jakieś urojenia. No nie wiemy, czemu to wszystko się dzieje. W drugiej z kolei, no jest już trochę lepiej, bo film przedstawia opowiadaną przez Kreksa historię. Tam był jedynie problem tego typu, że pojawiło się pytanie, dlaczego i jak Kreks pojawia się w nocy przy łóżku szpitalnym chorego dziecka. Tutaj z kolei zero niedomówień, grupa dzieci słucha sobie opowieści opowiadania przez komputer. Na wszystko można sobie w tej historii praktycznie pozwolić. Jedno pytanie tylko w sumie mnie nurtuje. Dlaczego komputer prezentowany dzieciom z domu dziecka ma funkcję psucia sygnalizacji świetlnej? Tego się nie da wytłumaczyć, prawda? Baza sygnalizuje, że zbliżamy się do strefy zagrożonej. Sprawdzić wszystkie systemy alarmowe. Dokładnie wykonać moje polecenie. Nie ma nic gorszego w kosmosie od nadgorliwego kapitana statku. Czy oni właśnie obgadują szefa, siedząc obok szefa? Nie wiem, bardzo go muszą szanować. No nawet jeśli tak jest, to załoga ma w tym momencie większe problemy niż brak autorytetu wśród dowództwa. Okazuje się, że statek jest śledzony przez tego psychicznego dyktatora z poprzedniej części, wielkiego elektronika, który wystrzeliwuje w jego stronę jakiś laser okalający go, nie wiadomo, o co chodzi. Nie wygląda mi to w każdym razie na misję pokojową. Uwaga, niezidentyfikowane źródło światła o charakterze laserowym. Alarmujcie bazę! W kontroli lotów kosmicznych pułkownik, który grany jest w tej opowieści przez Jacka, bo to tak jest, że w tej opowieści, którą komputer opowiada, to się wcielają w ich rolę ci ludzie z niby tam prawdziwego świata. No nie ma to większego znaczenia. Dostaje on w każdym razie sygnał, że coś niedobrego dzieje się na radarze z jednym z kontrolowanych statków kosmicznych. Panie komandorze, służby cywilne informują o zaniku łączności z transportowcem Argo 1417. Do kogo należy Argo? Do międzyplanetarnej korporacji producentów landrynek. Czy ktoś z państwa ma ochotę na słodycze? Bardzo zabawne, ale może byście jednak się zajęli tym problemem. Nie wtykajmy nosa w cudze cukierki. Czego nie róbmy? Nie wtykajmy nosa w cudze cukierki. A to nie jest czasem tak, że jesteś dowódcą jebanego centrum kontroli lotów i tak jakby twoją pracą jest się tym przejąć. Nie wiem, może jestem zbyt nadgorliwy, no ale tak mi się wydaje, że jeśli widzicie na radarze, że planeta coś na planecie cukierków sprawia, że jakiś tam statek kosmiczny znika z radarów, no to jest coś, czym można by się było zainteresować, uprawiając wasz zawód. Nie wtykajmy nosa w cudze cukierki, mamy dosyć własnych kłopotów. Macie dosyć własnych kłopotów. I mamy dosyć własnych kłopotów. I dlatego zignorujecie brak łączności z jednym ze statków, które kontrolujecie, bo macie dosyć własnych kłopotów. Myślę, że zaraz będzie wasz kolejny kłopot. I to nie jest tak, że tylko ja się czepiam, no popatrzcie na minę tego gościa. No on zgłasza szefowi awarię, co można uznać jest jego obowiązkiem zawodowym, na co szef mu odpowiada, że on to ma w dupie i on to nie ma zamiaru się tym przejmować w ogóle. Mówi jebany na roboty.
Na robotę wyjebane, mamu. Mamu wyjebane na... Czekajcie, wydaje mi się, że nasza historia zna już taki scenariusz. I mamy dosyć własnych kłopotów. Wielki elektronik cieszy się bardzo, że władza ma jego działania w dupie. Sukces! Cieszy się, bo najwyraźniej powiódł się test jego najnowszej złowieszczej maszyny, która służy do dokonywania kradzieży na odległość. Działa ona w ten sposób, że strzela się właśnie tym laserem w coś, co chcesz ukraść, albo w obiekt, na którym znajduje się coś, co chcesz ukraść. W sumie do końca jeszcze nie wiem, jak to działa. No w każdym razie przeprowadzono taki test na cukierkach, które się na tym statku znajdowały. No i on się powiódł. No i jak się tak nad tym zastanowić, to jest naprawdę groźny sprzęt w rękach jakiegoś psychola, no. Przecież tu można ukraść wszystko. Można ukraść ludzi. Można później nimi handlować. I chciałbym wam powiedzieć, że to jest bajka. I tutaj nic o handlu ludźmi nie będzie. Ale nie mogę, bo handel ludźmi będzie tu jak najbardziej grany. Mało tego, będzie to handel dziećmi. Co? Już tłumaczę. Elektronik przebywa na planecie cukierkowej, której gubernatorem jest Bohdan Smoleń. Znaczy się Jarząbek. A jego żoną, czyli chyba gubernatorową, jest Maryla Rodowicz. Teraz my tu zaczynamy, ale się nie damy, bo to Dziakula, który pokazuje wszystko, co się da. No jadłeś słodycze? Zupełnie nie dbasz o swoją linię? Co? No i teraz pytanie, dlaczego władcy cukierkowej planety zgadzają się na to, aby ten psychopata u nich przebywał i zbirował? Ano dlatego, że wielki elektronik obiecuje im w zamian dać dziecko. W sensie porwać je za pomocą tej maszyny, konkretnie dziewczynkę, i wręczyć gubernatorowi w ramach zapłaty chyba za to, że może tam przebywać. Obiecał mi pan, panie imperatorze, spełnić moją największą prośbę. Pamiętam, panie Carmelo. Będzie pan miał tę swoją wymarzoną córeczkę, tę swoją księżniczkę. Proponuję o tym pamiętać, bo w trakcie filmu gubernator oraz jego małżonka z niewiadomych mi w sumie przyczyn dość płynnie stają się dobrymi postaciami. Tak jakby jeszcze przed chwilą nie chcieli kupić sobie córki na czarnym rynku od zbira. Może nawet nie jedną, a kilka do wyboru. Córeczkę, ciocie, kilkunastu wujków i kuzynów, całą przestań! Główną motywacją elektronika jest oczywiście chęć zemsty na tym śmieciu kleksie, który w poprzedniej części znalazł za skórę. Ale najpierw mój wynalazek zostanie wykorzystany przeciwko mojemu śmiertelnemu wrogowi. Temu zarozumiałemu brodaczowi, temu pożal się Boże czarodziejowi. Panie Kleks, ty kurwo jebana! Tymczasem profesor Ambroży przebywa sobie na ziemi i wesoło spaceruje ze swoim kumplem Melośmiaczem. Ale to jest jakaś pojebana akcja, więc może pominiemy w ogóle ten wątek. Serio, Melośmiacz i jego ludzie nie są wam do niczego potrzebni. Potrzebny wam jest brak Melośmiacza i jego ludzi. Zresztą Kleksowi chyba tak samo, no już wiem, czemu tak odwala. Nikt normalny by za długo w tym towarzystwie nie wytrzymał. Dzień dobry, panie profesorze! Tymczasem na komandora Maxa mamy dość własnych kłopotów Wensona. Dość szybko spada zasłużona kara. Jego przełożeni postanawiają go... Po prostu wypierdolić dyscyplinarny. Panie Benson, decyzją Rady Planety został pan zdjęty ze stanowiska głównodowodzącego siłami kosmicznymi wczesnego ostrzegania. Proszę przekazać stanowisko najstarszemu oficerowi i zwrócić osobisty rejestr szyfrów. W związku z tym komandor staje się bezrobotny i to jest bezsprzecznie najbardziej logiczne wydarzenie w całym filmie. W sensie, no tak się powinno stać. Nikt o takim podejściu nie powinien zajmować się tak odpowiedzialną sprawą jak kontrola lotu. Ale wróćmy sobie do ciekawszych kwestii. Handel dziećmi. Przenosimy się do szkoły, do której uczęszcza nasza przyszła porwana. W rolę jej dyrektora wciela się dyrektor domu dziecka i trzeba przyznać, że jest w tym wydaniu dość przerażający. To dziecko dostanie lanie. Nie przeszkadza to jednak jednemu z uczniów w tym, aby dokonać próby włamania się na jego twardy dysk. Skutkuje to tym, że wkurwiony już wcześniej dyrektor wkurwia się jeszcze bardziej, przez co dusi dzieci gołymi rękoma, jedno po drugim. I tak nam się ta historia kończy. Miarka się przebrała. Nadszedł dzień, w którym postanowiłem położyć kres. Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę ich nie zabija, tylko każe im samym sobie wybrać karę. Te postanawiają załatwić sprawę na swoich zasadach, to znaczy wystawić profesorowi jakiś bajkowy spektakl, żeby go udobruchać. Zachowanie dzieci określiłbym jako cwane. No, wystawienie spektaklu nie brzmi jak kara. Myślę, że dyrektorowi bardziej chodziło po głowie jakieś, nie wiem, samobiczowanie albo ściśnięcie sobie głowy. I madłem, no w każdym razie no, nie spektakl teatralny, ale cóż, no może sam jest sobie winny, no kto daje skazanemu samemu wyznaczyć sobie karę. Czy wiecie, jakby tak było naprawdę w prawdziwym życiu, w sądach? Są
W sumie kto wie, może kiedyś. No ale to nie jest ważne, bo za chwilę nastąpi porwanie jednej z dziewczynek i cały spektakl i tak pójdzie w łeb. No i co? Która z nich będzie pańską córeczką? No dobra, teraz już wiem, dlaczego gubernator musi szukać dziecka na czarnym rynku. Z taką miną przy wyborze to raczej nikt odpowiedzialny za tę adopcję by tego nie przyklepał. Agnieszko! Masz pan to swoje cudo z planety Ziemia. Zaniesie pan na jakieś posłanie. Będzie tak jeszcze spać kilka godzin, ta nasza nowa księżniczka. Dobra, jedziemy na komendę. Składać zawiadomienie. Cała klasa Agnieszki na porwanie reaguje bojowo. Najbardziej ten chłopak, on się nazywa Alanik i przy okazji jest synem tego komandora, co go zwolnili. Tato, nie poszedłeś dzisiaj do pracy? Źle się czujesz? Sobotę na robotę wyjebane, mamu. Mamu wyjebane na robotę. Chłopak wpada na pomysł, aby poprosić o pomoc szkolnego robota. Ten odpowiada, że no niestety nie może pomóc, ale jak coś, to na złomowisku są lepsze roboty i one będą wiedziały, gdzie jest Agnieszka. Czemu jakiś robot na wysypisku miałby potrafić zrobić coś, czego nie potrafi zrobić nowy robot? Dobra, nieważne. No za łatwo by było, potrzebny jest jakiś element przygody. No i tym elementem przygody będzie właśnie wędrówka na złomowisko. Zanim jednak do niej dochodzi, to w międzyczasie Agnieszka budzi się w cukierkowym pałacu, no i na szczęście okazuje się być ogarniętą dziewczynką, bo szybko do niej dociera, w jakim położeniu się znalazła. A tym położeniem jest dom dziwnego chłopa w peruce, który obiecuje jej dużo słodyczy. Otrzymasz najlepsze słodycze wszechświata. Ogrody otaczające nasz pałac słynne są w całym kosmosie. Możesz przez cały dzień bawić się z wesołymi papingami. Jakimi papingami? Chcę wrócić do szkoły! Lepszej córeczki nie znajdzie pan w całym Układzie Słonecznym. Nagrodę odda mi pan pół pałacu na magazyny transformacji i wszystkie tereny nadające się na pola startowe. Dopiero teraz elektronik wspomniał, że w zamian za dziewczynkę chce pół pałacu czy planety. Jakoś tak się składa, że dopiero od tego momentu mniej więcej gubernatorowi elektronik zacznie przeszkadzać. A no, jeszcze do tego dziecko okazuje się być wadliwe, gdyż nie podoba mu się na cukierkowej planecie. No jak to tak? No dobra, może cię porwaliśmy, ale mamy kurwa papingi. Tylko, że jej mój pałac wcale się nie podoba. A dlaczego miałoby się jej podobać, psycholu? Trochę za szybko na syndrom sztokholmski. Na szczęście dzielne dzieci działają, aby koleżance jakoś pomóc. No bo dyrektor, policja i generalnie wszyscy inni zdają się mieć to najwyraźniej w piździe. Wyprawa dzieci na złomowisko robotów należała do bardzo niebezpiecznych przedsięwzięć. Nareszcie trochę adrenaliny, coś się w końcu wydarzy, bo póki co to taka stagnacja ten film. Teren ten bowiem nawiedzały często bandy pajersów, złodziei elektronicznych części. Okej, zaczynam się trochę niepokoić, bo dochodzimy powoli do połowy filmu i w sumie no, nic się takiego nie działo rozrywkowego bardzo. Albo jakieś piosenki, albo jakaś gadanina. No, żadnych ciekawszych takich wydarzeń. I dochodzimy do momentu, w którym narrator nam mówi, że ta wyprawa, że to złomowisko będzie należy do bardzo szczególnie niebezpiecznych. No i dzieje się to. Byłbym sobie w stanie wyobrazić chyba bardziej niebezpieczną wyprawę w bajce. No ale dobrze, bo za chwilę jednak nadzieja na jakąś akcję powraca, gdyż stary robot radzi dzieciom, aby uderzyły o pomoc do pana Kleksa. Tak się składa, że robot go zna, bo ten uratował mu kiedyś życie. Opowiada zresztą dokładnie tę historię, przez co dostajemy taką trochę opowieściową incepcję, gdyż no komputer opowiada historię dzieciom, a w tej historii jeszcze robot opowiada historię innym dzieciom. Na szczęście ciekawą, bo wygląda na to, że po raz kolejny obejrzymy waleczne oblicze pana Ambrożego. Gdy wtem z pobliskiego schronu
wyjechał nagle pojazd magnesowy używany przez złomowników do polowania na roboty. Zostawcie proszę tego robota. Jest w pełni sprawny i wcale nie nadaje się na złom. Zajebie was, kurwy! No, to nie było dokładnie to, czego się spodziewałem. Bardziej miałem na myśli jakąś taką klasyczną bójkę, jak w poprzedniej części. No, ale widocznie Klex przez ten czas trochę przyekspił i teraz po prostu ma również takie umiejętności. Rozochocone dzieci postanawiają natychmiast jakoś się do profesora dostać. Jakimś kosmicznym pociągiem jadą czy coś. Zostają oczywiście, no, mocno wynudzonego. Spróbujecie smakołyków z leśnej kuchni pana Kleksa? Hmm? Jak z apetytem? Hmm? Uwaga! Ej, ale tego Krex też wcześniej nie potrafił robić. Chyba, że potrafił, ale i tak kazał swoim podopiecznym w akademii robić to ręcznie, żeby się nie zanudzili czasem. Tam w sumie nie było co robić za bardzo w tej akademii. Profesor naturalnie postanawia pomóc dzieciom i wyrusza na misję uratowania Agnieszki. Bierze ze sobą Alanika oraz z jakiegoś powodu tego pajaca Melośmiacza. Aby się przetransportować, nasi bohaterowie udają się na jakieś międzygalaktyczne lotnisko, którego dyrektorem jest znany z tego, że zawsze się układa z czarnymi charakterami Alois Bombel. To znaczy, on sam jest czarnym charakterem i wszyscy sobie z tego chyba zdają sprawę. Jakimś cudem znowu dostaje kierownicze stanowisko w branży, z którą wcześniej nie miał nic wspólnego. Dziwna jest ta kariera Aloisego Bombla. Najpierw był pomocnikiem golarza, potem był jakimś dowódcą, kurwa, nie wiem, armii jakiejś, a teraz jest dyrektorem jakiegoś lotniska, co on? Jakieś kwity ma na ludzi. Dobra, to mnie aż tak nie zastanawia. Bardziej nie mogę zrozumieć tego, jakim cudem pan Klex po raz kolejny postanawia mu zaufać. W sensie serio, no, przecież on ci nienawidzi, człowieku. Nie pamiętasz, że ostatnio został przez ciebie skazany? Z portu w Patentonii wypłynie pan zaraz największą łodzią zaopatrzoną w cysternę, do której zbierze pan plamę czarnego atramentu rozlaną na powierzchni morza. Nie ma więc żadnego powodu, aby ufać Bomblowi. Jednak, no, Klex z jakiegoś powodu robi to, nie wiem, czy zapomniał o tym, że tamto jest zły, czy po prostu się zgrywa, bo wie, że i tak wygra na końcu. No, nieważne, on mu nawet zdradza swój cel misji swojej. Sądzę, że pan wie doskonale, gdzie rezyduje pański były pryncypał, wielki elektronik. Musimy się niezwłocznie z nim zobaczyć. Ambroży ufa w każdym razie Aloisemu na tyle, że aż postanawia skorzystać z wypożyczalni statków kosmicznych, którą ten mu proponuje. Tylko siostry Kasate posiadają najlepszą wypożyczalnię pojazdów kosmicznych. Ostry Kasate! Przestańcie. Klex w końcu decyduje się na jeden z wojskowych modeli i no, bierze załogę i leci wpierdolić robotnikowi i chciałoby się powiedzieć nareszcie, bo 70 minut minęło i tu się naprawdę nic za bardzo nie dzieje do tej pory. Przydałoby się nam jakieś starcie. Już zaczynam tęsknić za arcymakaronem z poprzedniej części. Nawet za tymi wilkami zaczynam tęsknić. No, po prostu mogłoby się coś zacząć dziać. Na stanowisko pilota nasza ekipa werbuje ojca Alanika, który no i tak nie ma nic do roboty, bo stracił pracę przecież. Pozostaje mieć nadzieję, że były komandor w połowie lotu nie uzna sobie, że no, ma dość ważnych problemów i już nie będzie dalej sterował. Mamy dosyć własnych kłopotów. No i nasi bohaterowie sobie lecą i myślą, że wszystko gra, ale oczywiście tak naprawdę nic nie gra, bo co można łatwo było przewidzieć oglądając poprzednie części, ale jest Bombel jest oczywiście w zmowie z elektronikiem, no, który tylko czeka na to, aż Klex będzie chyba dostatecznie blisko, żeby go można było transportować do siebie, teleportować do siebie, no i prawdopodobnie, nie wiem, zamordować chyba. Panie Klex! Ty kurwo jebana, ty! Cię kurwo złapię! Nie wiem tylko na co czeka, bo przecież tę dziewczynkę sobie dość dużej odległości przeteleportował do siebie, to z Klexem mógłby zrobić chyba już to samo, tym bardziej, że wie gdzie jest. I no nie wiem, co on robi. Napięcie chyba buduje póki co. I wyzywa dzieci przy okazji. Ci kapuściany łbie. Na tym kończy się nam pierwsza część i rozpoczyna druga, ale my sobie z tego nic nie robimy i traktujemy to jako kontynuację, bo to jest jeden film tak naprawdę. Znaczy, byłoby łatwiej tak zrobić, gdyby ta druga część się nie zaczynała od jebitnej dygresji, w trakcie której można zapomnieć, o czym właściwie do tej pory był ten film. Podczas remontu świątyni Huasian w środkowych Chinach konserwatorzy odkryli zbiór malowideł, który zdaje się być niepodważalnym dowodem na to,
iż bla bla bla, 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 bla bla bla. Wtedy właśnie ustalono, że szmaragdowa szkatułka wraz z tajemniczym podarunkiem przybyszów z kosmosu zniknęła. Od tej chwili wszelki ślad po zagadkowym przedmiocie zaginął. Fakty o tajemniczej szkatułce będą nam się przewijać co chwilę i ta część w ogóle mocno na tym przedmiocie się będzie opierać. Tylko nie wiadomo za bardzo po co, bo jak się tak na koniec filmu o tym pomyślimy, to no, gdyby tego wątku nie było, to byśmy zupełnie nic nie stracili, bo on w sumie no, nic nie wnosi. To jest taki ewidentny rozciągacz drugiej części, która gdyby nie to, to pewnie by trwała z 20 minut. Tak, tak, mój kochany. Nasz los spoczywa teraz w rękach automatycznego pilota. Nikt nie pytał? Czy urodził się pan z tytułem profesora? No cóż, moi drodzy, działo się to na dworze przedostatniego cesarza chińskiego. Nikt nie pytał, a nie, jednak pytał. Na chuj pytałeś, Jacek? Przez to znowu mamy opowieść w opowieści, no pogubić się można. Z drugiej strony pan Krex po raz pierwszy w trylogii będzie wspominał o swojej genezie, więc no to akurat mogłoby być całkiem ciekawe. Nazwijcie doktora Paichiwo. Najlepiej dwóch. Zawsze byłeś mi wierny. Dziś, w godzinie mojego odejścia, pragnę ci wyjawić wielką tajemnicę dynastii Ming i błagać cię, abyś spełnił moje prośby. No dobrze. Przyjrzyj się, proszę, młodemu szogunowi. Chcę, abyś uczynił go strażnikiem pieczęci wielkiej tajemnicy. Chcę również, abyś przekazał mu całą swoją wiedzę. No dobrze. Nazywam się Ambroży Kleks. Niestety okazuje się, że ta geneza no w ogóle nie jest ciekawa. Strasznie jestem nią rozczarowany. No, wychodzi tylko na to, że doktor Paichiwo nauczył wszystkiego Kleksa, bo tak mu kazał jakiś jego szef, jak umierał. I to jest cała historia. Czuję, że właśnie mi Kleksa to trochę zrujnowano. Wiem, że dobry prequel to nie jest łatwe zadanie, ale to może się nie zabierajmy za to po prostu, jak się nie da. W każdym razie, grzecznie wysłuchaliśmy tej historii, mimo że nic za bardzo nie wniosła, więc teraz filmem proponował, żebyś już nas przeniósł dalej z akcją. Jak chce to wielkie starcie elektronika z Kleksem, czyli zła ze złem. Moje losy również w dziwny sposób splotły się z tajemnicą szmaragdowej szkatułki. Opowiedz o tym, tato! Byłem wtedy zwykłym pilotem. A, czyli jednak jeszcze musimy trochę poczekać, tak? Jeszcze pan pilot będzie teraz opowiadał historię i ona jest w ogóle związana z tą szkatułką mocno, więc no to jest temat na czasie teraz. Słyszymy więc, że ojciec Alanika kiedyś chyba tę szkatułkę transportował, no i postanowił sobie zajrzeć do środka. I to strasznie wkurwiło bagiennego potwora, który najpierw wypalił dziurę w jego pokoju, a potem okazał się być takim leszczem, że jeden strzał na niego wystarczy. I przyszedł drugi bagienny potwór i on w sumie też takim leszczem się okazał być. I jeszcze jeden też został szybko pokonany. Słuchajcie, to są najgorsi żołnierze, jakich widziałem w życiu. Naprawdę, kto ich kurwa wysłał? Rita z Power Rangers? Mówicie o tak ciekawych rzeczach, że zupełnie zapomniałem o Agnieszce. A przecież ona jest teraz najważniejsza. I dlatego lecimy na planetę Mango. Brawo, właśnie to powiedział każdy oglądający to widz przed ekranem w tym momencie. Już naprawdę nie ma czasu, no Agnieszka zaczyna już ulegać wspomnianemu wcześniej syndromowi sztokholmskiemu. Od czasu, kiedy na naszej planecie wylądował wielki elektronik, nasze życie stało się bardzo nerwowe. Ojeju, no biedny gubernator, no życie nerwowe się stało, no bo się okazało, że psychol, od którego postanowił kupić dziecko, okazał się być psycholem, no, zaraz się po prostu rozpłacze. Wielki elektronik postanawia w końcu wdrożyć swój plan i używa na statku Kleksa swojej zajebistej maszyny do zdalnej kradzieży. Po czym, nie wiem, teleportuje naszych bohaterów do jakiegoś wiecznego labiryntu, że jakby w grze jakieś byli. Iż nasyła jakieś dziwne potwory na nich. Przybywajcie, poczwary, koszmary, wyrzutki kosmosu. Dobierzcie się im do skóry. Ej, dobra, potrafię sobie totalnie wyobrazić, że będąc dzieckiem w 88 roku, widząc to w kinie, bym był potężnie zesrany. Zresztą co ja mówię, no ja teraz się tego boję. No co ten gość wysyła? Co to jest? Jakieś nieudane eksperymenty laboratoryjne z czasów zimnej wojny? Jakieś
klony nie ud... Boże, nie chcę tego widzieć. Jedno jest pewne, udało się temu filmowi sprawić, że ja naprawdę nie lubię tego głównego czarnego charakteru. Już pomijając te wszystkie historie poboczne, rozciągające się i te wszystkie piosenki, to naprawdę jestem ciekawy, jak to wszystko się skończy. W sensie, wiecie, znam Kleksa, no. Wiem, że jak ten gość się naprawdę wkurwi, to potrafi być nieobliczalny. Zabijając dziecko robota, to pokazał. Albo organizując napalm śmiertelnym makaronem na bezbronne wojsko. No, czuję, że po takich zagrywkach robotnika, pan Ambroży, to nie będziesz przebierał w środkach. Chociaż wcześniej też tego nie robił, ale teraz tym bardziej nie będzie przebierał w środkach i zrobi z typa miazgę. Potrzebna jest tylko mała pomoc, bo na ten moment no, Kleks i ekipa są w grze i nie mają jak z niej wyjść. Więc no, w sumie póki mi nie pomoże, to nic nie stanie. Ale jest jeszcze Agnieszka, czyli osoba, która miała być ratowana, stała się w tym momencie osobą ratującą. W celu uratowania tych, którzy polecieli ratować Agnieszkę, dziewczynka zwraca się do gubernatora. No może daje mu szansę, żeby jakoś swoje grzechy naprawić i teraz jej pomóc. Musimy im jakoś pomóc. Przecież ten stary okrutnik nigdy nie wypuści ich z tej elektronicznej pułapki. Ale jak chcesz dokonać tego ty, taka mała istota? Człowieku, albo nie zrozumiałeś aluzji, albo nie chciałeś zrozumieć, ale to dziecko cię właśnie poprosiło o pomoc. Nie chodzi o to, żebyś jej zapytał, jak chcę to zrobić. Panie Carmello, czy nie mógłby pan, choć na chwilę, odciągnąć wielkiego elektronika od tego monitora? Wydaje mi się to, moja kochana, zupełnie niemożliwe. Jesteśmy za słabi. Ostatecznie rebelianci w postaci Agnieszki, Papingów oraz gubernatorowej wpadają na taki pomysł, że może by zaśpiewać kołysankę. To może by sprawiło, że wielki elektronik w kluczowym momencie dla swojej od lat planowanej zemsty po prostu zaśnie, no i się będzie dało go oszukać. Nie brzmi ten plan zbyt realnie, bardziej już realnie brzmiałoby to, że no, tych Papingów jest naprawdę dużo, jakbyś tak zebrały do kupy, to mogłyby spuścić po prostu temu elektronikowi w pierdol. No, elektronik nie ma ze sobą żadnych ludzi, on sam tam siedzi i oni się go boją. No ale pomysł z kołysanką też się może udać, wszak to bajka. Więc poza tym elektronik ponoć nie spał długo. Już był taki jeden dyktator, co go brak snu pokonał. Czyli no, tak jak można było przewidzieć, plan, mimo że zdaje się być najdurniejszy na świecie, to skutkuje. No i zasypia nam wielki elektronik. Uśpiliśmy go piosenką. Mamy go. Nie, no, nie może być takie łatwe, że Kleks teraz po prostu wejdzie i... Już czas, żegnam pana. Okej, czyli rozumiem, że to koniec. Wielki elektronik pokonany. Cały film na to czekaliśmy. Cały film, szykowaliśmy się na to starcie i to się wygląda tak. Już czas, żegnam pana. No trudno, no dobrze, no. Tak. Przynajmniej tekst dobry. Jeden z lepszych takich w kinie jakimś takim akcji by się sprawdził, no. Zimny, wyrachowany. Już czas, żegnam pana. Już czas, żegnam pana. Już czas, żegnam pana. No dobra, po emocjach, ale film jeszcze będzie trochę trwał. Co się będzie teraz działo w ogóle? No nareszcie będziemy mogli wystawić twoją rock operę. Okej, zaczynam się zastanawiać, czy na pewno trzymałem kciuki za dobrą stronę. Zaprosimy pana Kleksa? Może ten elektronik nie był aż taki zły? Hopsa! Przestań! Jest jeszcze trochę czasu na to, aby urządzić zwycięską imprezę. I jedyne nasze pocieszenie w tym, że występ daje nam na deser Beata Kozidrak. Uratuj kosmos,
To jest taka Beata Kozidrak, powiedziałbym, na otarcie łez i nie twierdzę, że całkowicie mi to zrekompensowało, ale jeśli coś miało mi chociaż spróbować zrekompensować ten bardzo słaby finał, bądź ktoś bardziej, to niech to już będzie Beata Kozidrak. Na tym kończy się historia opowiadana przez gadające oko na monitorze i zapytacie, gdzie jest morał? Musi być jakiś morał. No są w sumie dwa. Jeden był już w tej historii, to znaczy, że jak ci przyjdzie kiedyś kupić dziecko na czarnym rynku, to jak potem będziesz miły, to ci to wszyscy wybaczą i zapomną o tym. A drugi morał będzie teraz, bo po tej opowieści jeszcze się nie kończy film, tylko film kończy się tak, że przychodzą tacy panowie do tych dzieci, które słuchały tej opowieści i to są oczywiście ci panowie i dzieci wyganiają tych panów w taki sposób. No i to jest właśnie drugi morał, że jak ci Zbyszek Buczkowski przyjdzie powiedzieć, że chce ci naprawić komputer, to go nie wpuszczaj do domu. No, to by było na tyle, jeśli chodzi o pana Kleksa. Chociaż, czy na pewno? Chyba tak. Znaczy jest jeszcze kreskówka, nie widziałem jej. Nie wiem, czy się nadaje. Chyba nie. Już czas, żegnam pana.